zdecydowanie spróbuję Euros Center i Soros Plastich połoniony z załogami klubowymi normy, wpisują się naprawdę do historii polskiego żeglarstwa morskiego. Tysiące żeglarzy i dziesiątki kapitanów zdobywających na tych jachtach straży morskich. Wyprosty żeglarze dali wspaniały przykład utrzymania z sukcesami działalności żeglarskiej i najlepszych klubowych tradycji, mimo trudnych lat transformacji ustrojowej. O wręczenie nagrody poprosimy rotmistrza Bractwa Kapchornowców, pana Cezarego Bartosiewicza i przewodniczącego żeglugi rejestrowego admirała Czesława Dyrcza. A odbiera kapitan Aleksander Kaszowski i Antoni Wigar. Proszę państwa, błękitna chusta to komandoria Bractwa Kapchornowców. To wyjątkowe wyróżnienie i to jest jeden z nestorów pionierów polskiego żeglarstwa odległego, morskiego, oceanicznego, pan kapitan Aleksander Kaszowski. Drugi rotmistrz w historii, tak? Wielkie brawa, gratulujemy! Po raz pierwszy od kiedy nagroda rotmistrza została ustanowiona, przyznana ona została sekcji żeglarstwa morskiego, a nie kapitanowi. Ale przecież ta nagroda jest dla kapitanów tej sekcji. Dla kapitanów, którzy w ciężkich warunkach pogodowych dobrą żeglarską robotę wykazali na morzach i oceanach. W ich imieniu my, cała sekcja żeglarska, w tej chwili w osobie komandora i mnie, komandora honorowego, dziękujemy za to nasze wielkie wyróżnienie, z którego jesteśmy dumni. Słynna jest sytuacja tutaj przyjaźń Bydgoską-Toruńska, czyli te animozje, o których się mówi. To jest przykład, jak żeglarze podchodzą właśnie do stosunków sąsiedzkich. A dodam tylko, że nagrodę rotmistrza Bractwa Kapchornowców wymyślił nie kto inny, jak drugi rotmistrz w historii Bractwa, czyli kapitan Olek Kaszowski. Gratuluję. Żółto-czerwoną i błękitną chustą Bractwa. Dziękujemy serdecznie Wielkiemu Pomorzu Południowi Bydgoszczy. Już tam gdzie ta brama, tam szeroki świat, gdzie ta pera przy niej pera, gdzie ta pora wymarzona sta, każdej chwili Come on,